się pana. Dzień dobry. Dzień dobry, dopiero. Witam. Nie świruj. Ale ja muszę iść, bo mi ciężko. Daj spokój. Poznałem. Jeszcze mama mnie w szoku. Czekaj, bo to jest tu za szoku. Dzień dobry. Jesteśmy, babciu. Dzień dobry, tutaj postawię na chwilę. O Jezus. Witam cię, babciu, dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ babcia jest najważniejsza, to dla babci najpierw damy, wręczymy prezenty. Dla babci wziąłem książki z powstania i z wojny. Tu jest tak. Cicho ciemni. Tylko ciężkie są, babciu. Tutaj jest Powstanie Warszawskie. To jest o Kedywie. Babcia byś miała co czytać. A mama lubi czytać. Tutaj jest sprawa generała Fildorfa Nila. Zamordowali jednego z najlepszych polskich generałów. No to jakiś taki śpiewnik wziąłem z międzywojenny. I jeszcze Akcja Kuczera. I życie wspomnienia oficera wywiadu kontrwywiadu AK. Ponieważ Boguś lubi zwierzęta, to masz świat zwierząt. Tutaj masz różne, Boguś. Masz i pijawki, i motyle, i ważki, chrząszcze, gąszcze. Proszę. A tu, żebyś zmądrzał. To jest to, prawda? To dobre. Żebyś zgłębił tajemnicę mózgu. Ponieważ jeszcze jest u was kotek. Nie ma. Nie ma kotka. No co, ty już zapomniałeś? Nasza fifcia zmarła. W ubiegłym roku. Ja myślałem, że jest drugi kotek. Ja wiem, że fifciu. Tak patrzyłam, ale nie, to już była starość. Macie jakieś kotki dzikie tu, nie? Zeskoczyła z fotela. To zabieram. Wiem, opowiadał mi Bogdan. Sparaliżowało ją. Jak ja byłem w szpitalu. Wiem, opowiadał. Ach, Boże, kochany. Boguś, w takim razie weź i to od razu, to się przyda. No ale wziąłem też, żeby muszce nie było smutno, żeby nie jadła bez kotka, to wziąłem mi dla muszki prezent. To muszce damy. Proszę, muszko. Gilusiowata. Tu. Babciu, może ptasie mleczko, bo ja tak się... Nie, proszę bardzo, proszę. Bo ja jestem... Proszę, stoi i co? Nieruszone. Słuchajcie. Dzisiaj nieruszone. Ale babcia dobrze wygląda. Babciu. Dzięki mnie. No tak. Bogdan, bo ja nie mam pampersa. Nie rób tego więcej. Dobrze, nie mam zajadów. Oczywiście, no, ja nie mówię, że ci, mamo, nie opiekujesz. A słuchaj, niepotrzebnie to dałeś, bo przecież ja tu będę człowieku. No nie, no Boguś, możesz to zabrać. To jest, no. No ale to wiem całe. Ja jestem do alkoholu i słodyczy. A lody? Kocham. A za chwilę lody będą. No nie po to przywiozłem karkówę. Nie, ale Boguś może schować, proszę cię. Nie. No to będę miał... Mucha nasza. Nie, jedną? Boguś, naprawdę, schowaj, proszę. No to weź dwie, no. Mucha! Nie. Myślę, że ja to. Boguś. Proszę cię, schowaj, naprawdę, bo ja jestem jak narkoman, no. Gdzie mam to schować? Ja jestem słodyczany narkoman. Nie. Słodyczany narkoman. Specjalnie przyjechałem samochodem. No będzie się też nie pić. Wziąłem sobie jedno piwko, bo do karkówki lubię sobie wypić piwko. No to jedno. Tak to specjalnie przyjechałem samochodem, bo tak to by mnie ktoś podniósł, nie? Chciałem z żoną przyjechać, ale żona nie mogła. Ojo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 j
Ile ona ma lat? Około 11. 11? No, ze mną już jest od 2015 roku. No ty już jesteś... No już wiekowa jestem. Starsza pani. No. Ze mną już jest 9 lat, a miała około 2, jak ją wziąłem ze schroniska. Tak weterynarz powiedział, po zębach. Bo to po ząbkach się poznaje, powiedz, tak. Miałem takie bielutkie ząbki, a teraz robię takie żółte. Pokaż ząbki. Siwa broda. Siwiutka, jestem siwuchna. Ale już nie jest tak gorąco, jak było. To już widziałeś.
A to od tego, od rezydenta. Tak. A zobacz, jak ładna rzecz, nie? Nie no, ładny, ładny jest. A to z kolei teraz, jak 2 tygodnie temu byli, to przywieźli i to. Oho. I to jest, jak się ma 100 lat, to się dostaje taki medal? Nie, to z racji, że czego nie AK? Ma. Tak, jako kombatant. I dopiero teraz taką rzecz dali, po tylu latach? To właśnie on Duda. No ja wiem, ale dopiero teraz, po tylu latach, tak? No niestety, ale tak. Znaczy niestety, no. Gdzieś mam też taki znaczek. Mam. Zobacz, taki Polski malutki. Walczącej, mam. Bo tak Skype'em się... Tych powstańców też już jest. Garstka została. Mało. Mama jest 22 rok. Od 17, ale już powstanie to już miałam 22. 22? No. No to więcej. Ci, którzy... W powstaniu miałam 22 lata. Mama, jesteś 22 rocznik. No to 22, 44 to jest 22. 22 to jest 44. Przepraszam. No to czyli ci, którzy są powstańcami, to oni już, żeby coś pamiętali, to muszą mieć grubo powyżej 90 lat, 95. To coś, bo ci 90-latkowie, no to ile oni by tam, już nie bardzo. To dzieci. Już się czasami nie tak, pewnych spraw. Niestety. Przyjechali, jak? I o co mi chodzi? Chodzi mi o co? Bo się tak zapytałem. A do kompanii taki jeździ, a do takiego pułkownika. Jak się okazuje, on był z 32 roku, no to ciekawy mi pułkownik. To miałby 12 lat by miał wtedy powstanie. Daj spokój. To tam zdarzały się takie przypadki, ale rzadkie. A tutaj jak w czasie powstania to słychać było te wybuchy, wszystko te bomby? Ja byłam na placu Wilsona. No na 17 mieliśmy się tam stawić. W końcu jak wybuchło powstanie. Na placu Wilsona. Jeżeli to 3 nas było, się stawiło na placu Wilsona o 17. No był taki. Ja miałam, a skąd widzieliście o tym, że to ma być o 17? Ja miałam na Ludną się zgłosić. Ale Ludna już takie to było rozprężenie w ogóle, że nie wiedzieli, gdzie na Ludną, co zrobić z nią, a to do Campinosu. I tak się stało, że poszłam w końcu do Campinosu i później te łączniczki z Campinosu, Żoliborz, Bielany, te kontakty, no niestety Niemcy. I byłabym kiedyś się przyjechała do Niemiec, bo uważał, jak on to powiedział wtedy, jak niemiecko z polskim, ale koleżanka akurat nie znana niemiecki, że ja się tam przyjadę do... Na roboty? Tak, to będzie lepiej. Usiadłyśmy na miedzi dosłownie, kazał nam siadać, a ona znała niemiecki. Rozmawiała, jakoś nas zwolnił, puścił. Bandit Warszawa, bandit. To było jego słowo. No ale faktycznie, żeśmy kursowały pomiędzy Warszawą a Wierszami, znaczy w Laskach zasadniczo najwięcej, to byliśmy w Laskach. Znaczy zaczęła chlipać deszcz. Widzisz, kratka nie umyta dobrze. Widzisz takie czarne? A nie wymyłem. No ale nie dam. Nie, no, tutaj mało. Ale czasami się może coś trafić. Nie, no. Ja łowię na takie wędkę z wikliny łowię. Co ty mówisz? Nic się mi nie trafi, bo ja nie mam. A po sprzętu, żeby rybę wyjąć.
Dla mnie jest tip-top. Tak? Dla babci też nie jest zasłona. Dobra, potem gdzieś tu ten. Zaraz drugą zrobimy. Akurat po kawałeczku. Na drugą nogę. O, piwerko muszę sobie otworzyć. Bo obiecałem, że sobie dzisiaj wezmę. To co, babciu, piwka pytamy. Babcia nie chce piwka. Nie, 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 absolutnie. Ty, Boguś, też nie. Halo, też nie. Ja to nie. Boguś, ty nie też mówię. Nie? Pytam. Boguś, Patryś, pytam. Mam pół litra, to... Ale pytam, Boguś, czy chcesz trochę piwka? A z czym się tu dzielić, no? Ale pytam, czy chcesz trochę piwka, bo ja i tak... Pytam. To proszę. No. To dawaj szklankę, bo ja tu sobie z buteleczki wypiję, nie będę absorbował. Ja jestem samochodem. Wolisz z butelki naprawdę? Z butelki nie wolę, ale napiję się z butelki dziś. Ja to nie lubię tam absorpcji, że to tam czy tam. To. O. Dawaj, nie jest zimne, ale Boguś. O no właśnie, zapomnieliśmy wstawić je do lodówki. No. Trudno. No bo co przy jednym to tam wiecie. A ja piję z buteleczki. Najlepszego. No wiadomo. Mamy zdrowie. Dziwne te piwo. Nie piłem jeszcze takiego. Żywiec białe. Pokaż. No białe. Ja tam piwoszy nie jestem to. Ja jestem, ale nie mogę. Nie mogę ostatnio, bo jak ostatnio 8 wypiłem, to następnego dnia myślałem, że zdechnę. A jednego dnia wypiłem 10, a innego wypiłem 12. Wypiłem 12, to już ogólnie. Dlatego. Dobre to? Na drugi dzień, znaczy dobre, jak się pije, a na drugi dzień to tragedia. Mamo, podziwiam cię. Taki apetyt? Taki apetyt. Bo to jest coś innego. No idę, tak. Słuchajcie. Idę tam przewrócić. Jak jest młodym, to są piękne wspomnienia. Wspomina się jeszcze. Naprawdę te przeżycia takie były. No, a teraz... W Powstaniu Warszawskim hitlerowiec do dziecka, do powstańca właśnie przykłada pistolet i za chwilę strzeli, tak, do niego. I to piękna oprawa taka właśnie naszych kibiców. No cóż zrobić? No zamordowali w strasznej ilości. Zresztą wymordowali na młodzież w tym powstaniu. No, im zależało zawsze na młodzieży. Taka sama zaraza przecież Rosjanie jak i Niemcy. No zgadza się, taka jest prawda. Część osób jest normalnych, a niestety wszędzie. Są osoby, które właściwie inaczej patrzą na życie i dla nich śmierć dla iluś tam tysięcy ludzi to jest właściwie statystyka. W Rosji ile za Stalina swoich zastrzelił, ile tam namordował? 60 milionów. Około 60 milionów. Nie wiem. Nie. W rozumiem. Czasie II wojny światowej wymordowali nam bandyci około 6 milionów Polaków. Ale to, co się teraz odbywa, cały czas nie ma tych ofiar, nie ma po prostu wykopalisk tych ofiar. No ale tych ofiar Ukraińcy nie dozwolili teraz nawet odkopać. Ekshumować. Tak. To sam prezydent Ukrainy powiedział, że Ukraińcy wymordowali Polakom 500 tysięcy, znaczy wymordowali 500 tysięcy Polaków. No nie wiem. Sam dokładnie. Prezydent Ukrainy powiedział. A oni tam, oni jeszcze takie głupoty gadają Ukraińcy, że to AK-owcy zabijali tych. Nie no, ja wiem, że to jest bzdura. Jeden jest kontrowersyjny właśnie. Chciałem tutaj coś pokazać. Ten Chlebowski, Cezary Chlebowski jest bardzo kontrowersyjnym pisarzem, dlatego że nie mam okularów, ale tutaj w tej przedmowie napisał coś takiego, że w wyniku zapoczątkowanych przez Gwardię Ludową działań partyzanckich w coraz większym stopniu i tak dalej. Czyli tak jakby
powstanie zostało zapoczątkowane przez Gwardię Ludową. Znaczy w ogóle, najpierw była Gwardia Ludowa, potem była Armia Ludowa. Gwardia Ludowa to byli mordercy, którzy mordowali AK-owców w czasie pierwszych dni powstania. Za węgla, za łuka strzelali prosto w głowę. Dopiero jak się potem AK-owcy zorientowali, że to Armia Ludowa, to dopiero zaczęli robić z nimi porządek. Bandziory, także on tutaj ten przedmowę dał jakiś, nawet nie będę wypowiadał tego nazwiska, ale widocznie ten facet po prostu poszedł na współpracę z UB i z SB i on tak szybko się z tej współpracy wycofywał, pisał do tych prezydentów, oni niby to darowali tą współpracę, tego potem go tłukli ci ubowcy i tak dalej, i tak dalej. No ale wziąłem tą książkę tak po prostu, żeby, bo tu jest dużo zdjęć tych naszych AK-owców, tych dziewczynek, tych chłopaków. Dużo jest właśnie z takich, żeby nie jako autora zachwalić, tylko po prostu jako szkice, jako po prostu takie pamiątki historyczne. Tutaj gdzieś Warszawa, nawet nie wiem, bo... Ale ja mam gdzieś okulary. No to jest, załóż. Jakie nosisz? Boguś, a jak oślepne? Nie, to 2,5. Także to jest, wziąłem tylko dlatego, że po prostu są jakieś różne zdjęcia z powstania warszawskiego, ale trzeba byłoby dokładnie wczytać się w treść tego, co ten człowiek tu pisze, bo może być tak, że są tutaj przekłamania. Zobacz, jaki. Co to jest w ogóle? Dotknij to. Ale to jest ten krzyż tutaj? Nie. A! Dostała? Ja to muszę. O Jezus, Rafał Trzaskowski podpisał. No nie. Nie. No nie. Przyjechali tydzień temu. Tydzień temu byli, no. O nie, o nie. Zobacz, i wiesz ile to kosztowało? Nie, dla mnie to nie jest człowiek. A to wiesz ile to kosztowało? Ja zaraz wezmę okulary, poczekajcie. To nie jest człowiek tak samo jak Tusk. Ile to kosztowało? W ogóle dla mnie nikt z Platformy nie jest człowiekiem. Każdy, kto popiera Platformę czy PiS, dla mnie nie jest człowiekiem. Nie. A nawet długopisik, zobacz. Tak, widzę, 80. Tak, podpisane. No fajnie, że. Ale to są pozory, że oni szanują powstańców, bo tak naprawdę to ci ludzie z Platformy i z PiS-u to oni szanują banderowców, Rusków. No Rusków teraz nie szanują, szanowali wcześniej. Niemców szanują, bo wszystko dla Niemców teraz robią. To nie, dla mnie to nie są ludzie. I tu udają, że są, no bo tam część elektoratu jest pro-polska, dlatego to robią.